Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Dzisiaj będzie o EGPU, czyli zewnętrznej karcie graficznej, ale w mega budżetowym wydaniu. Ach, te nasze kochane laptopy. Tak wygląda granie bez zewnętrznej karty graficznej, a tak z zewnętrzną kartą graficzną. Jest różnica, co? No piękny koncept. Mamy już starego laptopa, który raczej jest lekki i służy do też niezbyt wymagającej pracy. No i fajnie byłoby móc dać mu jakiegoś kopa, zwłaszcza w grach. No i tutaj właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie o zewnętrznej karcie graficznej, ale z bardzo budżetowym wydaniu, z takim malutkim Razerem. Ogólnie ten materiał powstał jako follow-up do tego, który nagrałem już jakiś czas temu na Morele TV. Tam pokazywałem rozwiązanie na Thunderbolt 3. No i ogólnie rzecz biorąc, Thunderbolt 3 jest o wiele fajniejszym rozwiązaniem, ale jeżeli policzymy sobie laptopa, skrzynkę plus kartę graficzną, to wyjdzie nam za to jakieś 1 000 000 żetonów. Zdecydowanie nie jest to rozwiązanie dla mas, jest to bardziej rozwiązanie jako ciekawostka, no bo po prostu jest dość drogie jeszcze. Z tego miejsca chciałbym również bardzo serdecznie podziękować WPM-owi za to, że podesłał mi tego Razera. WPM jakiś czas temu zrobił na swoim kanale taki materiał z EGPU, ale w połączeniu z ThinkPadem T430. Link w opisie. Ogólnie rzecz biorąc, to co Wam dzisiaj zaprezentuję jest naprawdę budżetowym rozwiązaniem, ponieważ mamy laptopa za 500 zł, taki Razer kosztuje około 150 zł, no i ogólnie jeżeli mówimy o takim upgrade'ie, to nawet jesteśmy w stanie zamknąć się w granicach 400 zł i to już da nam naprawdę niezłego kopa w grach. Ogólnie myślę, na początku warto byłoby sobie powiedzieć na temat podłączenia. Co wybrać? Express Card czy Mini PCI Express? Moi drodzy, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Serio, jakby wydajność jest taka sama, niezależnie od tego, które złącze wybierzemy, zawsze będziemy mieli do dyspozycji przepustowość około 10 gigabitów, czyli będzie to mniej więcej jedna linia PCI Express. Ogólnie oczywiście nie każdy laptop posiada złącze Express Card albo PCI Express. Moim zdaniem Express Card jest wygodniejszy, bo w przypadku Mini PCI Express trzeba zwykle rozebrać laptop, czasami jeszcze wymontować kartę Wi-Fi, jeżeli nie mamy dwóch takich złącz na płycie. Więc no, jest to takie rozwiązanie bardzo chałupnicze, no i nie jest tak eleganckie. Niezależnie od tego, które złącze wybierzemy, Express Card czy Mini PCI Express, nie będzie ono plug and play tak jak Thunderbolt. I zawsze, jeżeli będziemy chcieli podłączyć kartę do naszego laptopa, będziemy musieli go najpierw wyłączyć, podłączyć kartę graficzną i odpalić go na nowo. Tak samo nie możemy bezpośrednio odłączyć karty graficznej bez włączania laptopa. Jeżeli to zrobimy, no to dostaniemy w twarz bluescreenem. Nie róbcie tak. Do dzisiejszego testu wziąłem ThinkPada X230. Robiłem jakiś czas temu o nim recenzję. Ten laptop kosztuje 500 zł. Mamy na pokładzie i5 trzeciej generacji, 2 rdzenie, 4 wątki, 8 GB RAM-u, dual channel, no i Integra HD 4000. Przy czym tutaj taki mały disclaimer. Nie ze wszystkimi laptopami takie rozwiązanie działa, pomimo że możecie mieć złącze Mini PCI Express albo Express Card. Dlatego tutaj taka moja sugestia, żebyście sobie pogooglowali i sprawdzili, czy rzeczywiście ktoś odpalił zewnętrzną kartę graficzną wraz z waszym laptopem. No, raczej powinno to zadziałać, aczkolwiek no, zawsze jest ten gdzieś margines błędu i czasami w zależności od wersji BIOS-u albo przykładowo w X230 od konfiguracji RAM-u może to na przykład nie zadziałać. No i oczywiście mamy tutaj ten Razer, czyli takie ustrojstwo, do którego możemy podłączyć kartę. Jest to EXP GDC, bodajże rewizja 8. No i ogólnie co będziemy potrzebować, żeby zacząć naszą przygodę? No będziemy potrzebowali jakiegoś laptopa z kompatybilnym złączem, będziemy potrzebowali Razer, kabel zasilający do Razera, kabel HDMI, no i tutaj w zależności Express Card albo Mini PCI Express, dedykowany zasilacz, jakąś oczywiście kartę graficzną, no i opcjonalnie zewnętrzny monitor. No i jak sami widzieliście po przebitkach, ten Razer wygląda na dość skomplikowane urządzenie, ma dość sporo portów, no i jak to wszystko podłączyć? Wpinamy dołączoną przejściówkę do 16-pinowego złącza, następnie 20-pinowe wpinamy do 20-pinowego złącza w zasilaczu, 4-pinowe, to uwaga, nie jest to przy tym 20-pinowym, tylko to od CPU, więc weźcie to pod uwagę.
Następnie wpinamy HDMI do HDMI, no i w tym przypadku Express Card do laptopa. Wpinamy kartę graficzną do Razera, no i ewentualnie zasilanie do karty graficznej z zasilacza, jeżeli karta takiego potrzebuje. No i opcjonalnie wpinamy naszą dedykowaną kartę graficzną do zewnętrznego monitora. Do dzisiejszego testu włączyłem 4 karty graficzne z takich różnych przedziałów wydajności. Mamy tutaj GT730, GTX960, RTX2060 Super, no i RTX2080 Ti. I sorry, że nie ma tutaj żadnego Radeona, ale po prostu no, nie mam żadnego pod ręką, więc jakby wziąłem to, co miałem, nie? I też zdaję sobie sprawę, że te dwie ostatnie karty RTX-y, no to nie oszukujmy się, będzie to totalny overkill do takiego rozwiązania, ale stwierdziłem, że hej, no skoro już mam te karty, no to sprawdzimy, tak, jak to działa. Przy okazji chyba każdy z Was się zgodzi, że widząc w menadżerze zadań RTX-a 2080 Ti w X230, no jest to jakieś niesamowite i troszeczkę, nie wiem, śmieszne, magiczne, jakkolwiek by to zabrzmiało. Zwłaszcza tą ostatnią kartę traktujcie jako ciekawostkę, no bo kto normalny ładuje do laptopa za 500 zł kartę za 5500. Jezu, za to można by całego PC-ta zbudować. I to jeszcze takiego nie najgorszego. No właśnie, i propos RTX-ów i kart z serii 1000, tak, czyli 1050 i tak dalej. Możecie natrafić na błąd 43. W przypadku tych dwóch RTX-ów, które ja miałem, taki błąd się pojawił. Na całe szczęście jakiś dobry człowiek napisał skrypt, który w jakiś sposób, nie wiem, czy modyfikuje rejestr Windowsa, czy sterowniki od Nvidia, ale ten błąd obchodzi i rzeczywiście to działa. Aczkolwiek taki mały disclaimer, w moim przypadku wykryło ten skrypt jako wirusa, więc okej, on działa, ale robicie to na własną odpowiedzialność. Tak samo zobaczycie, że nie we wszystkich grach testowałem kartę GT730, no, która jest zaledwie no, 2 razy mocniejsza od Integry. No więc zasadniczo sprawdzanie, jak taka karta radzi sobie w Assassin's Creed Odyssey, no jakby totalnie mija się z celem, bo ta karta w ogóle nie do tego została stworzona. No i tak samo z tych wszystkich naszych zbiorczych testów wywaliłem Integra HD 4000, no bo zobaczyłem, jak na natywnej rozdzielczości laptopa, czyli 1366x768, Wiedźmin wyciąga ledwo 9 FPS-ów. To nie wiem, ile na Full HD by wyciągnął 3 FPS-y. No więc zasadniczo uznałem, że zakładamy, że Integra jest po prostu lata świetlne do tyłu za tymi dedykowanymi kartami i nie ma zupełnie sensu sprawdzać, jak będzie sobie radzić na Full HD w wymagających tytułach. Sorry, że tyle to trwa, zanim przechodzimy do testów gier, ale naprawdę to jest sporo rzeczy do omówienia. Testowałem wszystkie gry na zewnętrznym monitorze. Dlaczego? Ponieważ możemy oczywiście używać zewnętrznej karty graficznej na wbudowanym monitorze laptopa, ale trzeba liczyć się z tym, że występują wtedy jeszcze dodatkowe straty wydajności. No i tak dla przykładu w Overwatchu na tej samej rozdzielczości z 960 na wbudowanym ekranie mamy 81 FPS-ów. Tak dla przykładu, gdy podłączyłem zewnętrzny monitor na tej samej rozdzielczości było to 94 FPS-y. Jak więc widzicie, jest tutaj znacząco ucinana wydajność, więc jeżeli ktoś z Was by się decydował na takie rozwiązanie, raczej zalecałbym użycie tego zewnętrznego monitora. Okej, wreszcie wyczekiwane testy w grach, ale sorry, jest tak dużo danych, że muszę się wspomóc laptopem, bo nie spamiętałbym tego wszystkiego. Zacznijmy niewymagająco od Minecrafta. Tutaj jak widzicie włączyłem GT730, no i daje ona znaczącego kopa. Oczywiście Minecraft działa także na Integrze całkiem spoko. No jak widzicie tutaj różnice pomiędzy kartami no zasadniczo kończą się na RTX 2060 Super, no i w porównaniu do 2080 Ti no to jest to zasadniczo różnica w granicach błędu. CSGO na ustawieniach najniższych na benchmarku z warsztatu Steama, GT730 45 klatek, no reszta kart graficznych praktycznie taki sam wynik. Wiadomo, CSGO jest bardziej procesorową grą, no i karta graficzna raczej no nie ma tutaj zbyt wiele do gadania.
Dalej mamy Overwatcha i tutaj testowałem go na ustawieniach średnich i wysokich. Na ustawieniach średnich mamy 51 FPS-ów dla GT730, potem nieznaczny przeskok dla 960, no i RTX-y tutaj faktycznie dość mocno odstają i dają dość sporą ilość klatek, aczkolwiek 2060 Super i 2080 Ti, no praktycznie zero różnicy. Na ustawieniach wysokich rzeczywiście możemy tutaj zauważyć różnicę. Na 960 mamy 57 FPS-ów, no i na 2060 113. No i tutaj rzeczywiście 2080 Ti wybiega trochę naprzód. Rzeczywiście gdzieś tam był ten bottleneck grafiki. Dalej mamy także naszego kochanego Wiedźmina 3. Na niskich w Nowigradzie jesteśmy w stanie uzyskać bardzo zbliżoną ilość kratek, niezależnie od praktycznie karty graficznej, nie wliczając GT730, które jak widzicie, no ewidentnie sobie tutaj nie radzi. Natomiast w miejscu graficznym rzeczywiście widać różnicę pomiędzy 960 a RTX-em. Tutaj jest przewaga tych 15 klatek mniej więcej. Natomiast 2080 Ti, zero różnicy. No i dalej tutaj mamy GTA 5 na ustawieniach wysokich. No i pomimo, że tutaj raczej karta graficzna musiała się troszeczkę więcej napocić, no nie widzimy tutaj praktycznie żadnej znaczącej różnicy pomiędzy wszystkimi kartami. Shadow of the Tomb Raider, no tutaj 29 FPS-ów na 960, taki sam wynik dla 2060 i 2080 Ti. Spróbowałem też włączyć ray tracing, jako że jest to, wiecie, ten super fancy feature. No i tutaj w przypadku włączonego RTX-a mieliśmy 18 FPS-ów na 2060 Super, no i 20 na 2080 Ti. Jeszcze tak rzutem na taśmę sprawdziłem Assassin's Creed Odyssey na ustawieniach niskich. 960, 25 FPS-ów, 2060 Super, 35, no i 2080 Ti. 36 klatek. I tutaj jeszcze w ramach ciekawostki odpaliłem Quake'a RTX. Jako że Quake RTX praktycznie nie korzysta z procesora i tylko i wyłącznie praktycznie żyłuje kartę graficzną, no to zobaczyłem, czy rzeczywiście uświadczymy jakieś spadki w przepustowości. No i tak, rzeczywiście. W przypadku 2060 Super, no tutaj w Quake'u RTX mogliśmy zobaczyć 74 klatki, natomiast RTX 2080 Ti, no zaledwie kurczę 8 FPS-ów średnio więcej. No i tutaj ewidentnie widać tą blokadę przepustowości, bo RTX 2080 Ti no, powinien nam wykręcić okolice 120 klatek w tym miejscu w Quake'u RTX. No więc jak widzicie, no ta przepustowość daje o sobie znać. No jednak jakby nie było, to jest praktycznie 60 FPS-ów straty względem normalnego, tradycyjnego podłączenia do PCI w PC-cie. No jest to dość spora strata. No powiem wam, trochę się natestowałem tych gier. Ogólnie rzecz biorąc, to wielki szacun dla tego rozwiązania. Jakby ja jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, bo za 150 zł mamy takiego Razera, kupujemy sobie 960 i to jest naprawdę niesamowity przeskok względem Integry, no bo praktycznie w każdą z tych gier, którą testowałem, no oczywiście poza Minecraftem i CSGO, no one nie są grywalne na tym laptopie. No i zyskujemy przeskok z nie da się grać, to da się grać i to da się grać naprawdę komfortowo. Myśmy tutaj mieli i piątkę trzeciej generacji, niskonapięciową. Dużym bottleneckiem tutaj nawet nie była przepustowość złącza Express Card, no tylko kurde ten procesor. Więc wydaje mi się, że gdyby ktoś z was miał takiego laptopa i miał tam na przykład i7 QM, czyli czterordzeniową, ośmiowątkową, no to come on, to można by się szarpnąć nawet na jakąś jeszcze mocniejszą kartę niż 960, bo obecnie po tych testach to wydaje mi się, że 960 to jest taki złoty środek na ten moment. No i w sumie taki upgrade, no można by się naprawdę zmieścić w całkiem rozsądnej kwocie i zmienić rzeczywiście laptop, który może służyć tylko i wyłącznie do pracy, w taką powiedzmy mini gamingową maszynkę. Jakby bardzo spoko. Przy czym zdaję sobie sprawę, że to jak ja wam to zaprezentowałem, jest to oczywiście porozwalane, zasilacze i tak dalej. Oczywiście można to sobie zamknąć w obudowę jakiejś własnej roboty albo kupić jakąś, co oczywiście ludzie robią i to jest jak najbardziej w porządku pomysł. Jeżeli ktoś z was chciałby się zastanowić nad czymś takim na dłużej, to jasne, czemu nie, można. I jeszcze jako taki fun fact, od WPM-a dostałem info, że gdy on miał Hackintosha na T430, no to zewnętrzna karta graficzna też działała pod macOS-em. Ja jeszcze tak rzutem na taśmę sprawdziłem w X200, czy wykrywa tego GTX-a pod Linuxem. Tak, wykrywa, więc zasadniczo jest to rozwiązanie, które działa pod każdym systemem operacyjnym. Nie wiem jak tam z BSD, ale nie mam.
Całkiem spoko rozwiązanie. Jeżeli ktoś z Was faktycznie chciałby się tym zainteresować, to polecam sobie jeszcze doczytać albo zerknąć na film od WPM-a. No i co? Jeżeli ktoś z Was faktycznie planuje zakup czegoś takiego, no to powodzenia, udanego budowania zewnętrznej karty graficznej do Waszego taniego laptopa. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli interesują Was takie tematy, to pamiętajcie, żeby sprawdzić inne moje filmy. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, BIOS!